Heheszki. Staram się o tym nie myśleć. Jestem pewna, że w tym roku to odczaruję, bo mam na to swój sposób, o którym nie będę teraz mówić, ale jeżeli już będę miała na szyi złoty medal, to powiem, co zrobiłam, żeby wygrać ten złoty medal, bo już to stosuję od Rzeszowa i jak na razie są skutki. A tak naprawdę to, no kurczę, jak nie w tym roku, to kiedy? To ja już się poddaję i rezygnuję chyba z grania. Myślę, że mamy dobry zespół i tylko od nas zależy, czy zdobędziemy ten złoty medal, czy nie. I zrobimy na pewno wszystko. Myślę, że ostatnie nasze mecze pokazały, że jesteśmy w coraz lepszej dyspozycji. No i tylko, żebyśmy to pokazały. Myślę, że na pewno musimy zagrać bardzo dobrą zagrywką. To jest priorytet, żeby odrzucić dziewczyny z Łodzi od siatki. I tak naprawdę zagrać swoje, bo jeżeli my będziemy grały dobrze, zagramy dobrze zagrywką, ustawimy fajnie blok, to pójdzie jak po sznureczku. Ten ostatni mecz nam nie wyszedł, no ale myślę, że też byłyśmy na innym etapie przygotowań. Miałyśmy bardzo silną, mocną siłownię, do tego dużo podróży, Ligę Mistrzyń i tak się wszystko na siebie nałożyło, ale myślę, że teraz wyglądamy zupełnie inaczej i mam nadzieję, że też zagramy inaczej. Patrząc po statystykach, Kaja dostaje 160 więcej piłek niż następna dziewczyna. Myślę, że kluczem będzie to, żeby wyłączyć ją z gry, co nam w dwóch meczach udało się zrobić. Także na pewno mamy tutaj jakiś pomysł na to, tylko teraz, żeby to zrealizować. I tak, na pewno jeszcze dziewczyny, cały zespół z Łodzi jest bardzo dobrym zespołem. Przede wszystkim są zespołem walczącym, które nawet prowadząc 7 punktami nie można tutaj myśleć o wygranej, tylko do końca trzymać puls. Bo dziewczyny pokazały niejednokrotnie, że nawet przegrywając potrafią wyjść z takich opresji, także musimy być czujne. Myślę też, że dziewczyny z Łodzi mają bardzo dobre środki, także dlatego musimy odrzucić je od siatki.